Tuż po wybuchu wojny na ziemi dzierżoniowskiej zaczęły powstawać obozy. Początkowo jenieckie, później przeznaczone dla robotników przymusowych. Proces ten nasilił się w 1943 roku, kiedy pryska mit wojny błyskawicznej, a na front idą robotnicy zatrudnieni w przemyśle zbrojeniowym. Zastąpić ich muszą robotnicy przymusowi z podbitych państw oraz więźniowie obozów koncentracyjnych, którzy stanowią najtańszą siłę roboczą w III Rzeszy. Wtedy to Dolny Śląsk zostaje uznany za schron III Rzeszy. Niezagrożony bombardowaniami alianckimi staje się terenem, gdzie przenoszone są zakłady zbrojeniowe z zachodniej części Niemiec. Z 5 obozów podporządkowanych KL Grossrosen, położonych na ziemi dzierżoniowskiej, największym był leżący w aglomeracji Dzierżoniów Bielawa Pieszyce obóz AL Lange-Bielau z Portschule. Powstał w połowie 1944 roku na polach pomiędzy 3 miastami. Podczas wojny teren ów administracyjnie należał do Lange-Bielau, stąd jego nazwa. Był on jednym z niewielu obozów przeznaczonych zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Wieziono tu około 3000 osób. Żydów polskich, węgierskich, słowackich oraz Żydów z krajów Europy Zachodniej. Jedynymi więźniami nieżydowskimi byli więźniowie przeniesieni tu 25 stycznia 1945 roku z AL Nimptsch. Byli oni jednak ściśle izolowani od reszty obozu. Skoszarowani w Sportschule więźniowie mieli zaspokajać potrzeby przemysłu, głównie zbrojeniowego, Bielawy i Dzierżoniowa. Zatrudnieni zostali m.in. w firmach Christian Dierich AG i GF Fleischner, obecny Bielbaw, Dielg, Hegenung, zakłady radiowe Diora przy ulicy Szkolnej, Haase, Telefunken, zakłady radiowe Diora przy ulicy Świdnickiej. Brak ścisłych danych na temat śmiertelności w obozie z powojennych relacji wynika jednak, iż była ona duża. Zwłoki wywożono do obozu głównego Grossrosen. W ostatnich kilku tygodniach wojny po ewakuacji Grossrosen zmarłych grzebano na miejscu, w sąsiadującym Sportschule lasku. W samej Bielawie istniał jeszcze jeden, podległy komendanturze Grossrosen, obóz przeznaczony wyłącznie dla kobiet żydowskich, Lange-Bielau II. Powstał on w pierwszych dniach września 1944 roku, z przekształcenia istniejącego tu wcześniej obozu pracy przymusowej. Przebywało w nim od 1400 do 2000 kobiet, Żydówek polskich, węgierskich, francuskich i greckich. AL Nimptsch, którego więźniowie zostali ewakuowani 25 stycznia 1945 roku do Sportschule, był najmniejszym i najkrócej działającym spośród obozów ziemi dzierżoniowskiej. Usytuowany został za miastem. Składał się z jednego drewnianego baraku przeznaczonego dla więźniów i murowanego budynku dla administracji obozu. Jedyny transport 150 więźniów, głównie Polaków, Czechów i Rosjan, przybył tu z obozu głównego około 10 stycznia 1945 roku. Obóz Petersfeldau powstał na przełomie marca i kwietnia 1944 roku. Z przekształcenia istniejącego tu od 1942 roku obozu pracy przymusowej dla Żydów Zwangsarbeitslager für Juden. Zasadniczy obóz zlokalizowany był w pałacu w Pieszycach. Więzione tam kobiety zatrudnione były w firmie Dielg, gdzie produkowano zegary do bomb. Niewielka, około 50-osobowa grupa więźniarek w wieku od 15 do 30 lat mieszkała w hali fabrycznej firmy włókienniczej Haase. Jedynie w niedzielę były doprowadzane do dużego obozu, gdzie mogły skorzystać z pomocy lekarki dr Tenser. Ostatni, najsłabiej dotychczas udokumentowany obóz istniał w samym Dzierżoniowie. Przebywało w nim około 450 kobiet, Żydówek polskich i holenderskich. Przybyły one transportem z Oświęcimia przez obóz główny Grossrosen. Kobiety pracowały dla firmy Telefunken przy produkcji lamp radiowych. שם רני אל כי חסיתי בך אמרת לאדוני אדוני אתה תורתי בעל עליך
לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם. ירבו עד שפותם אחר מהר ובל אסיך נזכה מדם, ובל אשא את שמותם על שפתי. אדוני, מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. חבלים נפלו לי... וסדלילי נס, ponieważ że Katowice miało należeć momentalnie do niemieckiej kultury. Także zostaliśmy wysiedleni do Sosnowca. W Sosnowcu mieszkaliśmy. Stanęłam sobie w kącie, w bramie. A wszyscy pamiętacie, jak wyglądają te bramy w Polsce, te stare domy. To jest brama, później się wchodzi do na podwórko, a później są... Czuszowe kamienice. A później są, tak, później są te apartamenty, tam mieszkają. I ja sobie tak stałam w takim kącie, takie kąto, jak tu wygląda, i się przypatrywałam. Wówczas jeszcze była milicja. I tylko patrzyłam się oczyma na zewnątrz, żeby się widzieć na zewnątrz, pójść do mamy. Babcia była w tym samym budynku z dziadkiem, ale ja nigdy nie wiedziałam, gdzie oni, a ja ich straciłam. Ja nie jadłam, ja nie piłam, ja tylko stałam. I stojąc tak w tym kącie, w pewnym momencie weszedł gestapowiec. To znaczy gestapowiec w cywilu. Jak tylko go widzieli reszta tych SS-manów, SA, i tam było Schutzpolizei, ta obrona, policja, tak nazwana Schutzpolizei, to wszyscy stanęli, Heil Hitler, wszyscy mu salutowali i on bezpośrednio, nie patrzał się ani na lewo, ani na prawo, bezpośrednio się zwrócił do mnie. Podszedł do mnie, podał mi rękę, a ja spokojnie wyszłam z nim. Powiedz mi, gdzie ty mieszkasz? A wówczas myśmy mieszkali na ulicy Wiejskiej, w Sosnowcu. I ja powiedziałam, powiedz mi twoje nazwisko. Mamusia bardzo mu chciała to jej powiedzieć, dziękuję. On powiedział, to nie jest ważne, moje dziecko, tylko powiedz, gdzie mieszkasz. I tak podeszliśmy pod ten dom, gdzie ja mieszkałam, zostawił mnie i poszedł. Jezus Maria, Maniusiu, jak tyś stamtąd wyszła? Twoja mama, nie? A ja powiedziałam, ja nie wiem, jakiś gestapowiec mnie wyjął. I ja poleciałam bezpośrednio do domu babci i zapukałam na drzwi. Moja mama leżała na łóżku spuchnięta z płaczu, bo do kogo się zwróciła i znali mojego ojca i wszystko by zrobili, a żeby ktoś interweniował co do tego, żeby... Ona powiedziała, ja jestem gotowa oddać wszystko, cokolwiek ja posiadam, czy biżuterię, cokolwiek. Ale powiedzieli, pani Fiszlowa, naprawdę, dla pani, dla męża, my wiemy, ale my nie możemy tego dziecka znaleźć. Ale a później był po prostu Judenrein, znaczy likwidacja getta. To Oświęcimie została pani wywieziona w roku? W 43. Teraz jest transport, który wyjeżdża z Oświęcimia. I ja chcę, żebyś ty była na tym transporcie. Nie pytaj się, ubierz się i jedź. Oświęcimia, jadąc do Reichenbachu w tym transporcie, były takie dwie moje koleżanki. Niemcy. W Niemczech to świeżutko pobudowane baraki, jeszcze mieliśmy te baraki stawiane. Pamięta, ile było tych baraków? No, w Niemczech to u nas tam dużo nie było. 150 chłopa nas tam było. To chyba był jeden barak, albo dwa. I gdzie pracowaliście? I w tym następne te baraki dostały te maszyny. Aha. I te maszyny ustawiali do produkcji. W barakach też, tak? Jest takie baraki. I to było wszystko ogrodzone? Ogrodzone było drutem i w jednym baraku z końca my siedzieli, a w drugim baraku ustawialiśmy te maszyny. I co te maszyny miały produkować? Czy co robiliście na tych maszynach? Jeszcze mi nie zdążyli uruchomić produkcję. I już jak przerwali tu ofensywę na Wrocław, tak, to nas uciekli z nami pomiędzy Bielawa, Dzierżawiowa,
a dzierżawiów tam doszli Żydzi. Czy wszyscy wyszli z tej Niemczy tam? Wszyscy. Załoga ta niemiecka i a ty? Załoga chyba tylko nas pędziła. I czy to byli sami Polacy w tej Niemczy, czy jakieś inne narodowości też tam były? Nie, to chyba byli sami Polacy. Sami Polacy. Sami Polacy byli. No byli sami Polacy, bo... A czy jakbyście przyszli tam już ktoś był, czy byście byli jak gdyby pierwszym transportem? Pierwszy byli, bo to pierwsze to zaczęli stawiać to. I nie dokończyli, nie skończyli, zostawili tak jak. A czy jakieś listy pisaliście z Niemczy może do ludzi? Nic nie było można pisać, nic nie mieli żadnych papierów, żadnych ołówków, nic my nie mieli. Także nam nie było wolno nic pisać, nic było o wiadomościach, nic nie było. A ta załoga sesmańska duża była w tej Niemczy? Dużo było tych Niemców, którzy was pilnowali? No tych asesanów to byli, było dużo, dużo było. Kiedy to było? Może pan pamięta? Było, ale tam tak śnieg walił, tylko zima była ostra, to było może w styczniu. 45, tak? Tak, w styczniu może było, bo to okropnie, okropna zima była, śnieg i takie. A te Niemcy uciekali, wszystko na południe uciekało. Ale do tej Bielawy to jeszcze szliście z obstawą niemiecką, tak? Tak. To, w całą niemiecką tośmy byli do samego końca. Ja rozumiem. Tak. Bo tam nas pędzili nas Niemcy rano o 9, to tam na godzinę 7 na wieczór nas zapędzili.